Przez 4 ostatnie godziny przeszukałem cały internet w poszukiwaniu najdziwniejszych modów i datapaków w historii Minecrafta! I udało mi się znaleźć naprawdę niesamowite rzeczy! Więc jeśli chcesz je poznać, to zostaw koniecznie łapkę w górę i suba! Ale przede wszystkim oglądaj ten film do końca! Wow, dobra! Co to niby jest? Ten wspaniały datapak dodaje do Minecrafta klawiaturę! I litery, które możemy jeść, że co? Dobra, jakby opis nic więcej mi nie mówi! No lecimy z tym koksem! Dzień dobry, w tym odcinku będziemy jeść klawiaturę! Nie rozumiem totalnie niczego, co niby dodaje ten datapak, ale no cóż, no. Takie życie minecraftowego testera, muszę sprawdzać takie rzeczy. Hop, hop, jeszcze raz, na środku mamy to. Proszę państwa, oto przed wami pełnoprawna klawiatura, co? Wygląda ona mniej więcej jak klawiatura, to się zgadza. Możemy coś ciekawego z nią robić, możemy nią walczyć. O, ja ci moje gacie 12 atak damage'u. Chwilę, 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 przecież nawet netherytowy mieczyk tyle nie ma. Okej, zaczyna mi się podobać. W takim razie nie dość, że ta klawiatura jest najmocniejszą bronią w Minecrafcie, to możemy jeść z niej literki. Jak się zdobywa te literki? O, dobra! Kliknąłem ją i zaczęło się tutaj coś pisać. To są jakieś konkretne słowa czy coś? Nie, to są losowe literki, nieważne. Za to losowe literki, które podobno możemy jeść. Ale ja póki co nie chcę ich jeść. Dajcie mi A, szybko, chcę A. Haha, to mój nick. Mogę teraz go wyrzucić na ziemię i się cieszyć, że mój nick jest na ziemi. Wspaniale, jakby zawsze marzyłem o tym. No nie, no! Proszę, nie przyjdź mi marzeń. Mamy to! Żelazny! Wow, wow, czym ja się jaram? Nie, nie było tematu, sorry. Zamiast tego muszę sprawdzić, czy naprawdę te literki można jeść. Nie wiem czemu, ale autor mówił, że podobno można je jeść. O kurde, bele! Mogę jeść litery! Od teraz powiedzenie najedz się słownikiem nabiera nowego znaczenia. Dobra, nie ma takiego powiedzenia, okej? Wymyślimy właśnie teraz, ale jest fajne. Najedz się słownikiem. Możecie tak mówić komuś, kto nie je dużo liter. Wtedy będzie jadł dużo liter i będzie dobrze tak jak ja. Ja już się sam plątam w tym, co mówię. Moje zdania nie mają sensu. To przez to, że zjadłem trochę za dużo liter, okej? To trzeba jednak ograniczać. Lecimy dalej do kolejnych genialnych datapaków. Ten datapak jest całkiem prosty. Wszystko, co robi, to respawnuje cię 400 kratek nad ziemią za każdym razem, kiedy umrzesz. Aha. No nie powiem, mam w głowie sporo pytań do autora tego czegoś. Po co ci to, stary? Czemu ty to zrobiłeś? Dobra, dobra, ale nie mogę narzekać. Pobieramy, let's go! Czy ja już na samym starcie umrę? Oj, ty żyję! Miło, bardzo doceniam. Czas to zmienić. Albo jeszcze niekoniecznie. Umieranie w Minecrafcie wcale nie jest takie proste, jak myślałem. Dobra, powinno być git, let's go! O nie, to działa! Dobra, czego ja się spodziewałem? Czemu jestem zdziwiony? Woda, woda, szybko, woda! Ej, żyję. O kurde, bele, ja żyję nadal. To nie jest żaden zabójczy datapak, tylko najnormalniej w świecie przeżyłem. Dziwne, coś mi się tu nie zgadza. Przecież spadłem właśnie z nieba, halo. Ja chcę jeszcze raz, podobały mi się te widoczki bez umierania. Hop i hop, będzie, będzie! Ja to jednak jestem mistrzem umierania w Minecrafcie. O, widoczki, jak ładnie, fajnie, że mogę się na nich skupić. I trafiłem do wody, ja to jednak potrafię. Możemy to zaliczyć jako wiadro 400 kratek, proszę. Dobra, dobra, skończmy z tymi głupotami, przejdźmy do poważnych rzeczy. Ale zanim to, chcę spaść jeszcze raz. Łoha! Super było, idziemy dalej. Halo, halo, co to niby jest? Nikokado Avocado Mod. Co to jest Nikokado Avocado, albo kto to jest? Ten mod dodaje nowe moby, jedzenie i śmieszny biom zwany McDonald'owym lasem. Oho, ho, widzę, że lecimy z przytupem. A więc dostaniemy Nikado Avocado King of Mukbang i McDonald Forest. Super, świetnie, nie mogę się doczekać, czymkolwiek są te rzeczy, które właśnie przeczytałem. Ej, dobra, Nikado Avocado to jest jakiś mob, który spawnuje się tylko w McDonald'owym lesie. To chyba on, nie mogę się doczekać. Siema, Minecrafcie. Chyba jest, chyba wszystko działa. W sumie to chyba wolałbym, żeby nie działało. Dobra, to czas na przygodę. Musimy znaleźć McDonald'owy las. Nie mam pojęcia, jak on wygląda i czym go mogę odróżnić od innych lasów. Ale mam nadzieję, że to będzie widać. Bo w końcu, co może być w McDonald'owym lesie? Drzewa w kształcie loga McDonalda, coś takiego, nie wiem, nie mam pomysłu. Dobra, zgaduję, że to to. Co to jest? Dzień dobry, to są frytki? O kurde, bele, mamy frytki w Minecrafcie, ale super. Co mogę z nimi zrobić? Nic nie mogę z nimi zrobić, te frytki nie działają. Mogę je chociaż zjeść, proszę. Też nie mogę, żal.pl. A to, to co to? Nie wiem czemu, ale wygląda to mi jak kupa. Ej, nie, to jest kola. Pływam właśnie w jeziorku coli. Nie wiem, czy to jest zdrowe, nie wnikam. Ale teraz chcę spotkać tego moba. Dajcie mi moba, gdzie on jest, miał tu być. Nie, to chyba zwykła wioska, okej. Widzę go, siema. Czy on jest agresywny? Czy on będzie mnie atakował? Okej, siema, dzień dobry. Miło, naprawdę, miło, tak się nie wita gości. Nie podobało mi się to przywitanie. Dobra, tu jest jeszcze jeden. Ale ten jest trochę bardziej przerażający. Dobra, przepraszam, że tu w ogóle wszedłem. Ała, nie chcę, naprawdę, nie chcę stąd wyjść. Zostaw mnie, proszę, uciekam do coli. O, on jak jest w coli, to jest jakoś bardziej spokojny, nie? O, dobra, nie jest bardziej spokojny, cofam. W ogóle czajecie, że po jego zabiciu wylatuje coś takiego? Bardzo ostry, serowo-wulkanowo-ogniowy makaron. To jest coś, co trzeba spróbować, no. A, no w sumie dobry był. Idziemy dalej, ja już nie chcę. Proszę państwa, oto koło. Niby nic nadzwyczajnego, a jednak może
można powiedzieć, że w Minecrafcie coś, co dotychczas było niemożliwe, to teraz już jest możliwe, wystarczy skraftować je w ten sposób. Nie wiem, co to jeszcze robi, ale koło to koło, no. Może okazać się, że się kręci. Fajnie by było, bo kręcące koła to dokładnie to, co mnie kręci. Znajdźcie ten ultra śmieszny żart, co nie? Koło kręci, bo koło się kręci i mnie kręci. Ja chyba muszę skończyć z internetem. Przepraszam wszystkich, którzy słyszeli ten żart, już nie będę, obiecuję, za to skraftuję sobie koło. Pierwsze w historii Minecrafta, pełnoprawne, wielkie koło. Czuję się jak jakiś dron teraz, co jest? Dobra, wygląda to co najmniej dziwnie, ale działa i trzeba przyznać, jedno jest to koło. Wspaniale, naprawdę, no ja jestem zaszczycony obecnością tego koła w mojej grze. Dziękuję, że jesteś, pa... O, już go nie ma. To koło otworzyło w moim życiu tyle możliwości. W końcu mogę zająć się budową rzeczy, o których wcześniej tylko marzyłem. Mogę stworzyć na przykład mój wielki koło okręgo wielkodonator. Czyli to coś, to taka maszyna, która ma zamiar ruszać się dookoła siebie. Nie było tematu, okej? Nie hejtujcie mojej inwencji twórczej, no. Ale jeśli ktoś jest mądrzejszy, to może zbudować też samochód. Na przykład taką wspaniałą bryczkę na lodzie, który na pewno zaraz się nie zawali pod ciężarem tego czegoś. Dobra, jestem dumny z mojego samochodu, okej? To, że jest piękny, to jest mało powiedziane. Zapraszam wieczorami na przejażdżki. Problem w tym, że te koła jeszcze nie jeżdżą, ale to kwestia czasu, okej? To da się naprawić, to wszystko jeszcze w przyszłości będzie zmienione. Koła zaczną jeździć, a mój pojazd będzie najlepszym i najfajniejszym pojazdem w historii Minecrafta. Wszyscy o tym wiemy, tak? No mam nadzieję, bo idziemy dalej. Nie mam pojęcia, co to, ale wygląda epicko. Jeśli dobrze rozumiem, to co zbudujemy w tym miejscu pojawia się tutaj, tylko w o wiele mniejszej formie z partikli. Spoko, to kurde, pele, daj okejkę. To jest doskonały przykład rzeczy, której nikt nie chciał i nikt nie potrzebował. Super, świetnie, ja doceniam takie datapaki, naprawdę. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, bo powinienem wpisać podobno tę komendę. Stojak na zbroję numer 1 i stojak na zbroję numer 2. Nie czaję, jak to ma teraz działać, dlatego zamiast sprawdzić instrukcję, po prostu będę robił losowe rzeczy. To zawsze jest dobre rozwiązanie, okej? Dobra, może jednak przeczytam te instrukcje. Czerwonego armor standa musimy postawić tutaj i nad nim będziemy mieli to wszystko budować, a drugiego niebieskiego armor standa kładziemy tutaj. A to jest czerwony, sorry, to jest niebieski. I wszystko powinno zacząć pięknie działać. Wystarczy tylko cokolwiek tutaj zbudować. Na przykład wielkie set jak samo uwielbienie żelaznego. I działa, o lol. Trochę mniej niż myślałem, bo trzeba jednak zrobić tak, ale kurde, pele. To, co zbudowałem, pojawiło się w tym miejscu. To zróbmy sobie coś takiego i... O, ale to jest epickie. Działa co prawda tylko i wyłącznie na tyle bloków, ale stworzyłem Minecraftowy hologram. Zniszczę bloki w środku i tutaj też ich nie będzie. Ale koks, jaram się tym, nie wiem czemu. Nie widzę kompletnie żadnego zastosowania do tego magicznego czegoś, ale co z tego, ważne, że działa. A mogę zmienić kolory na przykład na jakiś różowy, proszę. Nie, działa tylko na kobla. Mam wrażenie, że trochę tego różowego tam prześwituje, ale tak gdzieś jak nie w tym miejscu, w którym postawiłem kobla. Trzeba byłoby to jeszcze trochę dopracować. Ale i tak jest totalnie koks. Mogę zepsuć system, jak zbuduję dwa obok siebie. Tak, zepsułem system, dobra, koniec z tym. Mamy kolejne rzeczy do testowania. Jak na przykład kopiącą kulę w Minecrafcie. Oto połączenie śnieżki i trzech żelaznych kilofów, które podobno pozwoli nam kopać tunel za pomocą śnieżki. To w porównaniu do tego przed chwilą to jest mądre, no. I to nie tak trochę mądre, tylko mądre, mądre. Dlatego z pełnym szacunkiem odpalę ten świat i skraftuję to wybitne urządzenie. Trzy żelazne kilofy, jeden kibel z sypkim śniegiem. Działaj, proszę, działaj. Mamy to, haha. Witam ponownie panią Śnieżkę, która powinna kopać zaraz tunele. Czemu nie? Kopię tunele, dobra, kopię tunele. I to nie jakieś byle jakie tunele, tylko od góry kopię te tunele. Halo, czemu teraz nie wykopała? Kop tunele! Okej, wychodzi więc na to, że ta Śnieżka kopie tunele tylko i wyłącznie od góry i niekoniecznie w tym miejscu, w którym trafię. No dlaczego? Dlaczego tam niby? Sensu to nie ma, co jest z tobą nie tak, Śnieżko? To miało być lepsze, czemu to nie działa? Dobra, jednak działa, tylko nie w tym miejscu, w którym chciałem. Co ja tu właśnie zrobiłem? Przepraszam. Wygląda na to, że wykopałem nowy kanion. Fajnie, lubię kopać kaniony. Wow! Co jest? O kurde, pele! Czas usunąć cały świat dookoła. A przy okazji zlagować sobie kompa, tak żeby już nigdy się nie odpalił. Ała, nic nie widzę pomocy. Ale misja chyba wykonana. Nie mam pojęcia, ale zostawcie koniecznie suba, łapkę w górę i dzwoneczek. Co ja tu zrobiłem? Sorry, Minecrafcie. Pamiętajcie też o moim sklepie, który wystartował kilka dni temu. Macie linka w opisie. A my widzimy się jutro, pod warunkiem, że mój komputer zaraz nie wybuchnie. Bo jak wybuchnie, to pojutrze. Pa, pa, siema, cześć. Wow, ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ przed sobą masz właśnie teraz dwa filmy. Ten po prawej to ostatni odcinek z modów, które miały zero pobrań. Wbij na niego, jeśli nadal masz niedosyt dziwnych modów. I mamy nadzieję, że widzimy się po drugiej stronie. Siema!